Dziękuję. Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo, szanowni państwo, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu, to jest do druku nr 2540. Projekt ten został przez panią marszałek skierowany do Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych do pierwszego czytania i dziś komisja projektem się tym zajęła. Szanowni państwo, najważniejsze założenie omawianego projektu to wydłużenie do 50 dni w okresu, w którym zapasy obowiązkowe gazu ziemnego powinny zostać dostarczone do systemu gazowego, umożliwienie operatorowi systemu przesyłowego gazowego elastycznego decydowania o środkach nierynkowych, które powinny być prowadzone w związku z zaistnieniem sytuacji kryzysowej. Co bardzo ważne, przedłużenie ochrony taryfowej odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego do 31 grudnia 2027 roku, upoważnienie ministra właściwego do spraw energii do zmniejszenia w latach 2022 lub 2023 wymogu dotyczącego ilości gazu ziemnego sprzedawanego za pośrednictwem giełdy towarowej, zawieszenie obowiązku sprzedaży gazu ziemnego za pośrednictwem giełdy towarowej w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, czy też wprowadzenie obowiązku uwzględniania planów działań zapobiegawczych przy opracowywaniu planów rozwoju przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wysoka Izbo, chcę poinformować, że podczas prac nad tym projektem zostały zgłoszone poprawki o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym, łatającym niejako pewne luki albo rozwiewające wątpliwości interpretacyjne. Choć sam projekt, może inaczej, choć samo posiedzenie komisji to było posiedzenie dość burzliwe, na którym wywiązała się spora dyskusja. Dotyczyła ona obecnej sytuacji na rynku gazu, na rynku energii elektrycznej oraz spraw związanych z inflacją. Natomiast nie było samych większych zastrzeżeń co do projektu. Były oczywiście zgłaszane też poprawki, które przez komisję przyjęte nie zostały. Czasami one były tylko zgłaszane w formie ustnej. Ale generalnie chciałem powiedzieć, że przy głosowaniu nad całością projektu ustawy komisja w zasadzie zdaje się, że bez głosów przeciw głosowała za tym, żeby nad tym projektem pracować dalej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.